Siemano, mamy rano, ja jestem Szoko, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taka niecodzienna akcja, a może niecodzienna, codzienna, ale niecodzienna. Co, bierzemy Ursusa, mam z tyłu przyczepę, muszę wziąć drugą tam przyczepę jeszcze. Tamtą przyczepę niestety muszę umyć po włożeniu ziemi, no bo była mokra ziemia i dzisiaj będzie akcja nawóz na kłos, na pszenicę, czyli trzecia dawka azotu. Dlatego mamy rano, jest piękna pogoda, cieplutko. Ostatnio u nas popadało, nie za dużo, ale popadało. Jeżeli odsłonimy łan w pszenicy, to jest wilgoć. Teraz fajnie mamy rośliny osuszone, czekamy. Dzisiaj mamy ogólnie piątek i po południu ma dojechać do nas azot. I po prostu biorę przyczepy na gospodarstwo, tam na warsztat, żeby od razu z tira zrzucić na przyczepy, żeby dwa razy tego nie ładować. No i co? No i zapalamy furę i będziemy, no i będziemy ten, zaczepiać się, tak? Tą przyczepę muszę umyć jedną. Lutka! To jest maszyna, nawet czołgiem nie powstrzyma. Łapa dla Ursusa w górę musi być, ludziska. No dobra, ja wyłączam kamerę i coś nagram z zaczepiania, mycia i zwalania nawozu. Zobaczymy, czy nawóz będę zwalał ja, czy kto, bo jeszcze planujemy z bratem jechać na Łubin, kamienie zebrać. Także to w następnym odcinku. Dzisiaj skupimy się na dawka trzecia na pszenicę na kłos. Pokażę wam, zobaczcie, zegar chodzi, tylko ślimak był walnięty i linka, zobaczcie, widzicie, no. Teraz czemu tak robię tą przyczepę tutaj? No bo ona ogólnie jest mniejsza, to jest siódemka, szóstka przyczepa i naprzód daje dziesiątkę, a muszę jeszcze dziesiątkę sobie ją umyć i dopiero potem się szczepi i będziemy lecieć i coś nagram fajnego z dźwięku Ursusa tworzy super dach. Na pewno się ucieszycie, fani Ursusa, dobra. No, podłożyłem sobie cegłę pod koło, odczepiamy, sprawdzamy, czy siłowniki zeszły, dobra, wyciągamy przewód, drugi przewód, jeszcze hamulec. Napiszcie w komentarzu, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że odczepiliście bolec i odjechaliście razem z przewodami. No ja jeszcze, tak mi się nie zdarzyło. No napiszcie, to będzie się czego pośmiać. Także jedziemy pod dziesiątkę i palimy. A ja jestem szybko tak włożył. Patrzcie, co się stanęło. Ursus się rozkręcił cały. Ej, Johnny, ja źle musiał mu dawać. Czadu. O. Znowu zapominasz się, Szoko. Pierw tutaj biegi, nie tu. A więc tak, przyczepa już jest umyta, nie nagrywałem, bo nie chciałem sobie kamery zachlapać, bo zawsze jak coś myję, okulary mam zachlapane, a kamery mi było szkoda. Mogłem ją postawić gdzieś na dachu Ursusa, ale to byłoby mało widoczne i stwierdziłem, że nie będę się bawił, czas nagli i dlatego fajnie przyczepa już tam ocieka. Ja ją opuszczam, zamykam burtę, szczepiam się i gonię na drugie gospodarstwo. O, ładnie schodzi sobie.
No, czyściutko. Tam zaraz ktoś powie, że po co myjesz przyczepę, no jak to tylko nawóz. Faktycznie, paka była sucha. Ale jeżeli włożymy na to big bagi i nie daj Boże gdzieś nas złapie deszcz po drodze, to tu zrobiłaby się zupa, bo mieliśmy pół centymetra takiego korzuszka zrobionego z gliny i jakby to popadało, no to ja dziękuję bardzo, nie? Nawóz nie kosztuje tam 5 zł, tak? Za przeproszeniem, tylko jest dość drogi. No i dlatego ma być, po prostu ma być zrobione tak jak się należy. Ma być czysto, schludnie. Z wierzchu przyczepy nie myję, bo i tak będziemy wozić w niedługim czasie ziemię, obornik. Dlatego niech ona sobie będzie brudna do żniw, to wszystko się umyje i tak jak się należy do zboża. Także zaczepiam na tył szóstkę przyczepę i lecimy, panowie i panie, bo widzę, oglądacie mnie, laseczki. Oglądacie Szokisia? Jak laski mnie oglądają, niech napiszą w komentarzu, bo dostawią serduszko. Haha. Zobaczymy, ile lasek ogląda Szoka. A więc tak, pierwszy podjazd i niedużo się pomyliłem. Przekręcimy sobie dyszel. Uda się, czy się nie uda? Najlepiej jakby ktoś był, ale tata gdzieś zaginął w akcji. Myślę, że podejdzie. No nie podejdzie, bo opada przyczepa. Dobra, trzeba jeszcze znaleźć tatę. A, wszystko szczepione, przyczepy, przewody. No i co, i jedziemy na gospodarstwo. No i co, i teraz Ursus trochę pogada dla was. No jak widzicie, jesteśmy na gospodarstwie, akurat nie auto przyjechało, ja się ustawiłem tutaj, żeby brat od razu ładował na przyczepę, on pojechał po widły, tam na drugi, jak to się mówi, pod drugi dach, zaraz przyjedzie i będziemy ładować tutaj nawóz i jutro od rana jest akcja rozsiewanie nawozów, nawóz taki przyjechał, to jest no, Jarowski, Jarabela, Nitromak. Dwadzieścia 27 azotu i 4 magnezu. Worki ładne, świeże, czyste. Zobaczymy, co z tego będzie.
Ale jaja, niebieski nawóz. Kurde, ty, widzicie to? No czegoś takiego to jeszcze nigdy nie widziałem. Kulki, kurwa, niebieskie. Nitro jakieś. No. Kurwa, nitro. Będzie nitro w kłosach. No. Ursus, nie śmierdzi. Nie śmierdzi olejem już. Zobaczcie, wszystko jest sucho. No, traktorzysta uśmiechnięty cały czas. Elegancko. No, mamy skręt na maksa, a zobaczcie, ile mamy siłownika jeszcze do schowania. Wąs zamówiony, wszystko przyjdzie. Zobaczymy, czy wejdą, bo to są 600 worki. Wejdzie, wysokie są. Wysokie, a nie szerokie. To ogólnie jest coś takiego jak nawóz jarowski kan, tylko że kan zamiast magnezu ma tam chyba ileś procent wapnia. Granula taka sama. Ogólnie jarowskie nawozy są bardzo dobre. No tylko przede wszystkim, no w tym roku mieliśmy sulfan ten zbrylony. To nie jest wina Jary, tylko po prostu wina składujących nawóz. Odczepimy sobie wywrotkę, bo w razie W, żeby czasem ktoś sobie nie chciał wykiprować nawozu. Przyczepa od razu cała wywrócona będzie. Jakiegoś druta mamy? Mamy. No, opony jak widzicie dobrze się sprawują. Nawet się nie uginają. Zobaczymy, ile pochodzą. No, gadu, gadu. I robota idzie. Cyk, sobie tak zawiążę. Oraz i tutaj raz i jeszcze raz, żeby to nam nigdy nie wypadło. To jak to na warsztacie, kawa musi być, nie? Ludziska. No cyk, kawka, o. Nie, bo nie płacą za lokowanie produktu, nie pokazujemy. O, mój kubeczek. Jak kibicować, to kibicować. Napiszcie w komentarzu, z ilu łyżeczek pijecie kawę, albo czy w ogóle pijecie kawę. Ja piję taką siekierę z dwóch bardzo czubatych. I tak kapkę mleczka do tego daję. No i czeka nas, woda się zagotuje, se zaleje. Nie wiem, czy oni piją kawę, oni mówili, że pili kawę. Jak przyjdą, to sobie zrobią najwyżej. O, tu jest WZ-ka. Nitromag. Dostawca Ampormeru. No.